a reprezentative. Jestem tak wdzięczny za wszystkie kraje, które tutaj są reprezentowane. From almost every continent. Właściwie z każdego kontynentu. Lord, we thank you. I pray that your words would speak to us today. Modlę się o to, żeby twoje słowa przemawiały do nas. They already have. Tak jak już to przemawiają. I modlę się o to, żebyś nadal nas błogosławił. Amen. Verse 17, I'm going to just read, should I read the whole thing? Okay. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torments, but he who fears has not been made perfect in love. 1 Jana 4,17. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. So it says love has been perfected. Jest tutaj powiedziane, że miłość została udoskonalona. And what it means is it's been made to be mature or complete. A co oznacza to? To jest to, że ona stała się dojrzalsza, pełniejsza. And then it says that there's no fear in love. A później jest powiedziane, że w miłości nie ma strachu. But perfect love casts out fear. Ale doskonała miłość usuwa strach. And then you say, well, what fear is the apostle John speaking about? I można zadać pytanie, o jakim strachu mówi apostoł Paweł, znaczy Jan. It's very interesting, isn't it? I to jest ciekawe, prawda? Because we know about love. Bo wiemy na temat miłości. It is the fundamental characteristic of God. To jest fundamentalna cecha charakterystyczna dla Boga. Everything that he does is influenced by his love for us. To wszystko, co Bóg robi, wypływa z jego miłości dla nas. Love is benevolence. Ta miłość to jest dobrotliwość. Love is charitable. Jest ona dzielona. Love seeks the best for everybody. Miłość szuka najlepszego dla każdego. For the object of God's love, he seeks the best. Podmiot czy przedmiot Bożej miłości, Bóg chce dla niego dać zrobić jak najlepiej, żeby było jak najlepiej. So what is the fear that he's speaking about? Więc o jakim strachu on mówi? It is the fear of judgment. Mówi o strachu przed osądzaniem. It is fear of judgment. It's an interesting thing, isn't it? To jest ciekawe, prawda? Because what Pastor Chava talked about also speaks of this a little bit, a lot, actually. To wiąże się z tym, o czym mówi Pastor Chava. The fear of judgment. O strachu przed sądem. You know, why did Jesus come to the earth? Dlaczego Jezus przyszedł na ziemię? So the fear that love casts out. Strach, który miłość, ta miłość wyrzuca. Is the fear of being judged by God. To jest strach przed byciem osądzanym przez Boga. And it could also be the fear of being judged by others. I to również może być strach przed byciem osądzanym przez innych, ocenianym przez innych. But principally it's the fear of judgment by God. Ale w zasadzie chodzi o strach przed byciem osądzonym przez Boga. And I know somehow deep inside of us we do have this fear of judgment. Ja wiem, że w głębi nas mamy ten strach, to poczucie strachu. This is why you can tell someone so many times that God loves them. I dlatego też można komuś mówić wiele razy, że Bóg go kocha. You can tell them that they are saved and they don't have to worry about judgment. Jest zbawiony i nie musi martwić się o sąd. But the fear is so deep. Ale ten strach przed sądem jest tak głęboki. That we need to be told again and again and again. Że trzeba nam to powtarzać wciąż na nowo. And I don't know why exactly. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. I imagine it is the sin nature. Myślę, że to chodzi o starą grzeszną naturę. Where we easily slip into unbelief. Gdzie bardzo szybko przenosimy się w tą sferę niewiary. And we wonder, did what I just do cancel out God's love for me? I zastanawiamy się, czy to, co właśnie zrobiłem, czy to wykasuje Bożą miłość dla mnie. But one of the main, or the main function, I should say, of love. Ale myślę, że główna cecha miłości, albo funkcja miłości. Is to dismiss the fear of judgment. Główne zadanie miłości to jest
odsunąć strach przed osądzeniem. I mean, of course, when we are without Christ, there is plenty to fear. Oczywiście, kiedy jesteśmy bez Chrystusa, możemy się bać wielu rzeczy. Actually, I wish people would fear more. Właściwie moim życzeniem jest, żeby ludzie więcej się bali. I wish people would have the fear of God again in their lives. Chciałbym, żeby ludzie mieli większy strach przed Bogiem, albo bojaźń Bożą. And I wish when bad things would happen. I życzyłbym sobie, że gdy dzieją się złe rzeczy, people would turn to Christ for more than a day or two, or turn to God for more than a day or two. To ludzie zwrócili się do Boga część więcej, na dłużej niż tylko dzień lub dwa. But there is no fear. Ale nie ma takiego strachu. Many times. Wiele razy. But we understand. Lecz my rozumiemy, the love of God. Jaka jest miłość Boża. But I think deep down everyone does have a fear of judgment. Ale myślę, że gdzieś tam w głębi serca mamy taki strach przed sądem. One thing we know about Jesus. To co wiemy na temat Jezusa. Is that he who believes in him is not condemned. Jest takie, że ten kto wierzy w niego nie jest, nie ulega sądowi. But he who does, nie podlega sądowi. But he who does not believe is condemned already. Ale ten, kto nie wierzy w Niego, już jest potępiony. Because he has not believed in the only begotten Son of God. Dlatego, że nie uwierzył w jedynego, jednorodzonego Syna. And so once a person has believed in Christ, więc kiedy człowiek uwierzy w Chrystusa, we know that the fear of judgment should be gone. Wiemy, że ten strach przed sądem powinien przeminąć. Because there is no fear in love. Dlatego, że nie ma bojaźni. Because perfect love casts out fear. Dlatego, że doskonała miłość usuwa wszelki strach. And the more that we realize the love of God, i im bardziej zdajemy sobie sprawę z miłości Bożej, the more mature we become in the faith. Tym dojrzalsi stajemy się w wierze. The more complete becomes our understanding of God's love. I nasze zrozumienie Bożej miłości staje się pełniejsze. The amazing thing is that so many seem to think that Jesus' mission was to condemn. Wielu myśli, że misją Jezusa było to, aby potępiać. But this was not his mission. Ale to wcale nie było jego misją. This is not our mission. To też nie jest naszą misją. The mission of Christ was not to condemn. The world was already condemned. Misją Chrystusa nie było potępiać świat, bo świat był już potępiony. I mean, this is why we have Isaiah chapter 53. Dlatego mamy Izajasza 53. To explain to us the depth of God's love. Który wyjaśnia nam głębię Bożej miłości. It says in verse 4, we esteemed him smitten by God. Jest tam powiedziane, że uważaliśmy, że to jego Bóg ukarał. And afflicted. Na jego barki złożył wszelkie cierpienie. We thought that God was, this is the Isaiah writing, we thought that he was being afflicted for what he did. Myśleliśmy, że on został ukarany za to, co on zrobił. We were thought that he was smitten because of things that he did. My myśleliśmy, że on został ukarany za to, co on zrobił. But no, he was wounded for our transgressions. Ale nie tak było. On został zraniony za nasze występki. And he was bruised for our iniquities. I on został cierpiał za nasze grzechy. Because it says that God did not send his son into the world to condemn the world. I jest powiedziane, że Bóg nie posłał syna na świat, aby potępiać świat. But that the world through him might be saved. Ale żeby świat przez niego został zbawiony. And for as many times as I've heard that, i chociaż słyszałem to wiele razy, as a human being I need to be renewed in that all the time. To jako człowiek muszę na nowo sobie to powtarzać. I need never to go deeper than the love of God. Potrzebuję świeżości tej, muszę iść głębiej, zagłębić się w Bożą miłość. I need to be seeking and to understand how much he loves me all the time. Cały czas muszę na nowo pojmować to, jak bardzo on mnie kocha. I was thinking about it last night. Wczoraj wieczorem myślałem o tym. When the young people, they were singing today again, but when everybody was singing up here on the stage. Kiedy tutaj ta młodzież śpiewała na scenie. And I was thinking how much God loves to hear his people sing his praise. I ja myślałem o tym, jak Bóg bardzo kocha słuchać
swoje dzieci, kiedy śpiewają mu na chwałę. And I wonder, does he say to the angel, hey, look at that one, isn't she amazing? Czy on nie mówi do swoich aniołów, hej, popatrz na nią, czy ona nie jest niesamowita, posłuchaj, jaki ma świetny głos. And that piano player, Pastor Arto, wow, he is amazing. Pianista, Pastor Arto, incredible. Świetny. Man, and Pastor TJ, he sings like he's 19 years old. His voice is so beautiful. Look at him getting up here year after year. That's my son. And God is proud of his children, I think. He is not a condemning God. On nie potępia nas. The mission of Jesus was not to condemn. Misją Jezusa nie było potępianie. The mission of Jesus was to express God's love for us. Misją Jezusa jest przekazywać Bożą miłość dla nas. Oh, we thought he was being beaten on the cross for his iniquities. My myśleliśmy, że on został umęczony na krzyżu za jego nieprawości. Oh, he must have made God really mad. Look what God allowed to happen to Jesus. On musiał naprawdę podpaść Bogu. Zobacz, co zrobił mu. That's what Isaiah is saying. Tak brzmi, jak czytamy to z Izajasza. Oh no, you've got it all wrong. Ale nie, ty to źle zrozumiałeś. He was wounded for our iniquity. On został zraniony za nasze grzechy. You mean for me? Mówisz, że za mnie? Do you mean that God put Jesus on the cross for me? Czy mówisz o tym, że to Bóg umieścił Jezusa na krzyżu za mnie? Because he loved me. Bo kochał mnie. And that Jesus's mission was to come and to express that very love. I że zadaniem Jezusa było to, żeby przyjść na ten świat i okazać tą miłość. And no matter what happened, bez względu na to, co się dzieje, nothing could stop Jesus from his mission. Nie, bez względu na to, co się wydarzyło, nic nie mogło powstrzymać Jezusa przed wypełnieniem jego misji. I mean, Herod tried. Herod próbował to zrobić. When Jesus was a baby. Kiedy Jezus był dzieckiem. Herod tried, didn't he? Próbował, prawda? He killed all the children that were 2 and under. Zabił wszystkie dzieci, które miały 2 lata i poniżej. And I'm sure there were other events that might cause Jesus not to go to the cross. I jestem pewny, że były inne wydarzenia, które mogły powstrzymać albo chciały powstrzymać Jezusa przed pójściem na krzyż. The disciples tried to convince him. Uczniowie próbowali go przekonać. I'm sure others tried to convince him as well. No, 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 Jesus, you've got it all wrong. I też na pewno inni byli mówili, nie, nie, Jezu, na pewno tobie się pomyliło. You know, even Peter, his main man. Nawet Piotr, jego główny człowiek. Speaking for the other main man that we don't like to talk about too much. Który wypowiadał się w imieniu innych uczniów, o których nie mówimy za wiele. He said to Jesus, you can't go to the cross. On powiedział do Jezusa, ale przecież nie możesz iść na krzyż. And Jesus did not care what Peter thought about his response. I kiedy Jezus odpowiedział Piotrowi, to nie przejmował się tym, co Piotr pomyślał na ten temat. So get behind me, Satan. Powiedział mu, odejdź ode mnie, szatanie. Satan tried every way that he could to get Jesus not to go to the cross. Szatan próbował każdego sposobu, jaki był mu znany, po to, aby tylko powstrzymać Jezusa przed krzyżem. He tried to have people push him off a cliff, remember? Pamiętacie, że próbował, żeby ludzie go zepchnęli ze skały. They did everything, the Pharisees, to discredit Jesus. Robili wszystko, co mogli. Faryzeusze próbowali zdyskredytować go. They lied about him. Kłamali na jego temat. And then ultimately they did. They lied about him again in those terrible courtroom trials. I znowu to zrobili podczas ostatniego sądu, znaczy kiedy była rozprawa przed Piłatem. Satan tried to kill him in the Garden of Gethsemane. Szatan próbował go zabić w ogrodzie Getsemane. Jesus would not be deterred. Ale nic nie mogło odwieść Jezusa od jego misji. You know, some say that Jesus was asking the Father to take away the cup of the cross. Niektórzy mówią, że Jezus mówił o tym, żeby Ojciec odsunął od niego kielich krzyża. There could be nothing further than from the truth. Ale to jest dalekie od prawdy. Because that was not Jesus' mission to die in the Garden of Gethsemane. Bo misją Jezusa nie było to, żeby umrzeć w ogrodzie Getsemane. But he had so much pressure on him. Jednak miał tyle presji, dźwigał taką wielką presję. That he was like almost dead in the garden.
że prawie, że umarł w tym. And that's when he said to let this cup of the death in the garden pass from him. I dlatego też on prosił o to, żeby ten kielich, czyli śmierci w Getsemane, żeby go ominął, żeby nie umarł w Getsemane. Because if he had died in the garden, bo gdyby tam umarł, then we would have been condemned. To bylibyśmy potępieni. His mission would not have been completed. Jego misja nie byłaby pełna. But Jesus had cross vision. Ale Jezus miał wizję krzyża. Jesus had the vision of God's love for us. Miał wizję Bożej miłości do nas. And ultimately he went to the cross. I ostatecznie poszedł na krzyż. But you know, the devil didn't stop trying to get Jesus not to go to the cross. Jezus robił, znaczy diabeł robił wszystko, żeby Jezus nie poszedł na krzyż. And he even tried to get Jesus to compromise when he was on the cross. I nawet próbował zawrzeć kompromis z Jezusem, kiedy Jezus już wisiał na krzyżu. In Mark chapter 15. Marka 15. When Jesus was on the cross. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu. In verse 27. W wersecie 27. The two thieves turned to Jesus. Dwóch złoczyńców zwróciło się do Jezusa. And they say, hey, why don't you get off the cross and get us off too? Powiedzieli mu, hej, zejdź z krzyża i pomóż nam zejść. And then the Pharisees turned to him later and they said something very similar. A faryzeusze chwilę później powiedzieli coś bardzo podobnego. He healed others. Uzdrowił innych. Why don't you show us that you're really the Messiah? Get off the cross. Pokaż im, że jesteś Mesjaszem i zejdź z krzyża. Because he couldn't do it. He could not do it. A on nie mógł tego zrobić. He was too committed to what the Father sent him to do. On był zbyt zobowiązany do tego, co powierzył mu Ojciec. Which was to love us. A było tym kochanie nas. To die on the cross, not for his sins. Umrzeć na krzyżu nie za swoje grzechy, but for our sins. Ale za nasze grzechy. How could anybody paint a better picture of the love of God for us? Kto mógłby lepiej namalować ten obraz Bożej miłości do nas? And this is why it is perfect love. Dlatego też jest to doskonała miłość. Because it's a love that's been paid for at the cross. Bo jest to miłość, za którą została zapłacona cena na krzyżu. It is a love that is complete. To jest miłość, która jest pełna. And we have a message that is complete. I my mamy pełne przesłanie. To bring to all these places that we represent. Które możemy nieść do tych wszystkich miejsc, które reprezentujemy. Paul said, for I am persuaded. Paweł powiedział, jestem przekonany. That neither death nor life. O tym, że ani śmierć, ani życie. Nor angels, nor principalities. Ani aniołowie, ani wszelkie zwierzchności. Nor powers. Ani żadne mocy. Nor things present. Ani rzeczy obecne. Nor things to come. Rzeczy, które mają nor heights. Wysokości, ani nor depth. Ani głębokość. Nor any other thing in all creation. Żadna inna rzecz na całym świecie. Shall be able to separate me. Nie oddzieli mnie. From the love of God. Od miłości Bożej. Which is perfect love. You know why? Która jest doskonałą miłością. Wiecie dlaczego? Because it was represented through Jesus at the cross. Bo Jezus ją pokazał na krzyżu. I give unto them eternal life. Daję im życie wieczne. And no man shall take them out of my hands. Żaden człowiek nie wyrwie ich z mojej ręki. They shall never face death. Oni nigdy nie doznają śmierci. They shall never perish. Oni nigdy nie zginą. And my Father who has given to them to me, my Father who has given them to me, a mój Ojciec, który ich mi dał, he is greater than all. On jest większy niż and no one shall be able to snatch them out of his hands. I nikt nie będzie w stanie ich wyrwać z mojej ręki. Fear not, little flock. Nie bójcie się, mała trzódko. For it is your Father's good pleasure. Bo upodobał sobie Ojciec to give you dać wam the kingdom. Królestwo. It is Jesus' mission. To było misją Jezusa. Not to condemn. Nie but to bring perfect love to us. Ale przynieść doskonałą miłość. This nam. Goal of maturity. This goal of maturity. Ten cel dojrzałości. Is where love is perfected in us. Objawia się w tym, że miłość jest doskonała w nas. Where we are learning little by little, day by day. My uczymy się po troszeczkę każdego dnia. To understand God's love that much more. Rozumieć coraz bardziej Bożą miłość. To understand how that love works inside of us. Zrozumieć to, jak ta miłość działa w nas. How that love does not disappoint.
Jak ta miłość nie jest w stanie nas rozczarować. How that love changes us. Jak ta miłość zmienia nas. It takes away all those fears about our kids. Ona usuwa obawę o swoje dzieci. All those fears that we're not going to have enough money when we retire. Te wszystkie obawy, że nie będziemy mieć wystarczająco funduszy, kiedy przejdziemy na emeryturę. All those fears about relationships. Wszelkie obawy dotyczące relacji. It really does, because it is mature love, it is perfect love, it is complete love. To jest doskonała miłość, pełna miłość, dojrzała. Because it's a love for that has been fully paid for. To jest miłość, za którą została zapłacona wielka cena. By Jesus on the cross. I zapłacił ją Jezus na krzyżu. And so, what does this do for me? Więc jakie to ma znaczenie dla mnie? It gives me boldness in the day of judgment. Ja mam odwagę w dniu sądu. It tells me, Kim, I will never stop loving you. Mówi mi, Kim, nigdy nie przestanę ciebie kochać. That's me. Me and God have this conversation. Ja z Bogiem mam taką rozmowę. God says, Kim, I know everything about you. Bóg mówi, Kim, wiem wszystko na twój temat. I know every sin that you ever did. Wiem o każdym grzechu, który popełniłeś. I know every bad thought. Wiem o każdej złej myśli. I know sins that you forgot a long time ago. Wiem o grzechach, o których ty zapomniałeś dawno temu. But I have blotted them all out. Ale wszystkie je wymazałem. I buried them in the deepest sea. Schowałem je w najgłębszym jeziorze. I threw them as far as the east is from the west. I odsunąłem je tak daleko, jak wschód jest od zachodu. Because if I hung on to them, bo jeśli bym się uchwycił, that would not be perfect love. To nie byłaby doskonała miłość. And there would be fear in love. I byłby strach w miłości. But perfect love casts out fear. Ale doskonała miłość usuwa strach. And that's how we have to express the love of Christ to others. My musimy przekazywać miłość Chrystusa innym. We express perfect love in our churches, and this is what draws people. I wyrażamy tą miłość w naszych kościołach. I to jest coś, co przyciąga ludzi, co jest atrakcyjne dla nich. We have to be sure in our relationships. Musimy być pewni w naszych relacjach. We have to be sure in our churches. W naszych kościołach musimy być pewni. That we're not seeking perfection from others. Że i upewnić się, że nie szukamy perfekcjonizmu u innych. I must not ask someone to change before I ask them to believe. Nie muszę, nie mogę poprosić nikogo o to, żeby zmienił się, zanim nie poproszę go o to, żeby uwierzył. Because if I do, bo jeśli tak zrobię, what am I saying? To co mu przekażę? I'm saying there is fear in love. Powiem mu, że w miłości jest jednak odrobina strachu. Come to our church and we will fix you. Przyjdź do naszego kościoła, my ciebie naprawimy. Come to our church and we will judge you until you are perfect and then we will love you. Przyjdź do naszego kościoła, będziemy ciebie oskarżać, aż staniesz się doskonały i wtedy ciebie pokochamy. We do this in our families. Tak robimy w naszych rodzinach. We do this in our jobs. Robimy to w pracy. Sometimes, unfortunately, I do it in my own church. Czasami niestety w moim kościele tak I pronounce a love that creates fear. Wygłaszam miłość, czy mówię o miłości, która jednak wytwarza strach. But that is an imperfect love. Ale to nie jest doskonała miłość. That is a love that pushes away. To jest miłość, która odpycha. For in fact, it is not a love at all. Bo tak naprawdę to nie jest miłość. In fact, then I am saying Jesus' mission was to judge you. Inaczej mówię, że... Bo w ten sposób mówię, że celem albo misją Jezusa było to, żeby ciebie oceniać. But that's not true. To nie jest prawda. His mission was to love you. Jego misją było kochać cię. With a perfect love. Doskonałą miłością. And I would say this in closing. I na zakończenie powiem jeszcze to. Let us continue to get to know that love. Poznawajmy tą miłość. It has been credited to Bonhoeffer. Mówi się, że Bonhoeffer. Where he had said. Że powiedział. That if our theology is deeper, then Jesus loves you, this I know. Jeśli twoja teologia sięga dalej niż to, że Jezus kocha cię i to jest wszystko, co wiem, then our theology is too deep. To nasza teologia jest zbyt głęboka. The love of God is supreme above all.
Miłość Boża jest ponad wszystkim. It is the deepest of theologies. To jest najgłębsza teologia. It is the thing that changes us when we don't even realize it's changing us. To jest rzecz, która nas zmienia. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nas zmienia. When we see him, we will know him. Kiedy go zobaczymy, to poznamy go. Because we will be like him. Bo będziemy tacy jak on. The love of God changes us into the image of God. Miłość Boża zmienia nas na podobieństwo Boga. It is perfect love. To jest doskonała miłość. Amen. Heavenly Father, we thank you today. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie. That you love us so much. Za to, że nas kochasz tak bardzo. Thank you that you care about all of us. Dziękuję Ci za to, że troszczysz się o nas wszystkich. Thank you that you delight in us, Lord. Dziękuję Ci za to, że masz radość z nas. And we pray that you would continue to bless this day and the rest of this week. Modlimy się o to, abyś błogosławił ten dzień, resztę tego tygodnia. And bless all of our churches and all of our countries. Błogosław nasze wszystkie kościoły, wszystkie kraje. And may many today come to know the love of Jesus Christ. I niech wielu dzisiaj poznał miłość Jezusa Chrystusa. Right here in Warsaw. Tutaj w Warszawie. Amen. Amen.